Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Drażliwego tematu nauczycielskich wynagrodzeń dotknięto podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Suwałk. Szeroką dyskusję społeczną, ale również oburzenie części środowiska nauczycielskiego wywołała wypowiedź radnego Marka Zborowskiego-Weichmana, który wskazał, że w suwalskich szkołach są nauczyciele zarabiający więcej niż dyrektorzy placówek oświatowych. Co zatem wynika z twardych danych o dochodach zarówno dyrektorów, jak i nauczycieli? Roczne dochody dyrektorów kilkunastu suwalskich placówek mieszczą się w granicach od około 55 400 zł rocznie, czyli 4600 zł miesięcznie, do 109 850 zł, czyli 9150 zł miesięcznie. Według pozyskanych przez redakcję danych średnia miesięczna pensja statystycznego dyrektora szkoły czy przedszkola wynosi zatem 6940 zł. Ratusz opublikował też garść informacji dotyczących wynagrodzeń szeregowych nauczycieli. Jak wskazano, podane kwoty wynikają z wydawanych kadrze nauczycielskiej PIT-ów 11, więc dane należy uznać za wiarygodne. Poniżej 40 tysięcy zł rocznie, czyli mniej niż 3333 zł miesięcznie, zarabia 190 nauczycieli. Dochód pomiędzy 40 a 50 tysięcy na rok, czyli od 3334 do 4166 zł, osiąga 73 nauczycieli. Od 4167 do 5000 zł zarabia kolejna grupa licząca nieco ponad 120 pedagogów. Pomiędzy 5000 a 5833 zł na miesiąc wynosi wynagrodzenie 245 nauczycieli, w tym jednego dyrektora. W widełkach od 5834 do 6666 mieści się pensja trzech dyrektorów, jednego zastępcy i 334 szeregowych nauczycieli. Kolejna grupa zarabia od 6667 do 7500 zł miesięcznie i znajduje się w niej 179 szeregowych nauczycieli, 5 dyrektorów i 10 zastępców. Powyżej 7,5 tysiąca zł, ale nie więcej niż 8333 zł miesięcznie, to pensja 51 osób, z których 10 to dyrektorzy, a 13 to ich zastępcy. 28 osób to szeregowi nauczyciele. Kolejna, znacznie węższa grupa zarabia pomiędzy 8334 a 9166 zł. Tak kształtuje się pensja miesięczna trzech dyrektorów, sześciu zastępców i sześciu nauczycieli pracujących przy tablicy. Ostatni próg to pensja pomiędzy 9167 a 10 tysięcy złotych. I tutaj znajdujemy trzech dyrektorów, dwóch zastępców i jednego szeregowego nauczyciela. Bardzo istotną część miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli stanowią różnego rodzaju dodatki. O ile średnia zasadnicza pensja nauczyciela dyplomowanego wynosi niespełna 4050 zł, to za dodatkowe obowiązki są dodatkowe pieniądze. Reasumując, nauczyciel dyplomowany w suwalskiej placówce oświatowej zarabia miesięcznie od 5261 zł do nawet 10730 zł miesięcznie. Dyrektor zaś od 4616 zł do 9153 zł na miesiąc.